Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Damy, witamy wszystkich na transmisji. Czy jest kierownik? Jestem. Co tu się odbywa dzisiaj? Dzisiaj oglądamy zmagania na nowych potencjalnie mapach. Nie wszystkie oczywiście wejdą, które zobaczymy, ale niektóre z nich wejdą do kolejnego sezonu ladderowego. No i na nich pewnie będą rozgrywane przyszłe turnieje. W górnym lewym rogu Innovation, w dolnym prawym Soul. Dzisiaj Innovation wydaje się być w genialnej formie. Absolutny dominator SU natomiast no, ma duże trudności z dalszą fazą rozgrywki. No niby potrafi się dobrze bronić, ale no potem gra jakby nie miał za bardzo pomysłu. Zobaczymy. Od czego zależy, co za mapy wejdą, no od miłościwie nam panującego Blizzarda. Wszystko jeszcze może tutaj się wydarzyć. Blizzard może wybrać mapę, a potem jeszcze może je sobie przerobić i dopiero użyć. Z pewnością śledzą, oglądają te rozgrywki. $4000 w puli, $1000 za pierwsze miejsce. No i Koreańczycy i niekoreańczycy oczywiście biorą udział. Czekamy na biały dym, tak? Spokojnie. Jest oczywiście ekspansja SU. Innovation wszystko widzi, nie nabiera żadnych podejrzeń. Bo jak się haczerka kończy w tym momencie, w którym się zakończyła, to znaczy, że Zerk nie zrobi wczesnych linków i nie trzeba zostawać Reaperem w bazie. No myślę, że trzecia baza zaraz poleci i będzie Innovation robić taki naprawdę mocny push z... No z trzech baz, no jak to Innovation, przed laty też kiedyś był nie do zatrzymania takim stylem gry, może to się powtórzy. Już odkłada trochę minerałów. No ale póki co te minerały są odkładane na Orbital w Naturalu. O! A nie, a jednak jest ekspansja, okej. Okay. No tak, no 2,40 w sumie dokładnie, więc i tak będzie mieć minerały na Orbital. Trzy bazy, Innovation mnie póki co niczym nie zaskoczył. No ale on po prostu gra jak robot, gra jak bardzo solidny, mocny zawodnik. Dzisiaj każdego wyjaśnia z Curem 2-0, z Hurricane'em 2-0. To jak ktoś coś nauczyć gry Terranem, to jest najlepszy chyba gracz, na którego można obecnie patrzeć. A to dzisiaj są walentynki. 14 lutego, tak? O. No jak się bawicie? Poproszę serduszka na czacie. Trzecia rafineria, nie przepraszam, druga rafineria zagrana, ale w ekspansji. O, jest serduszko, doskonale. Snokstar nawet poszedł krok dalej. Very nice. Cztery zerglingi lecą na obieg, ale na perfekcyjnie Innovation nie zauważy. Su oczywiście tymi zerglingami chciał ubić muła, który za chwilę wyląduje w ekspansji, no chyba, że akurat by gdzie indziej chciał go zrzucić, ale w sumie to nie do końca by wyszedł ten manewr, no może jednak też chodziło o zwiat, ale na pewno fajnie jak się uda ubić muła, bo muł to jest trochę ponad 200 minerałów. Co z tego, że od facetów serduszka? Też się liczą. Każda miłość jest piękna. God of Pride. Dobra, trzecia baza ląduje. Ale jak wcześniej, przed piątą minutą. No, to jest zachłanny Innovation. Jak się szybko rozpędzi, to będzie nie do zatrzymania. Dobrze. Powolutku, powolutku. Su oczywiście też bardzo dziko... Jak on ma 60 dron praktycznie przed piątą minutą? O co chodzi? O co chodzi, ja się pytam. Ja w życiu tyle nie będę mieć, nawet jak mnie nie będą atakować i... nie da rady. Ja cię już robi Spire. No to będzie dobra rozgrywka, coś czuję. No Su oczywiście wyczuł, że... jego rywal pewnie gra mocno ekonomicznie, więc może sobie pozwolić na pewne braki w obronie.
No, niewidzialności nie ma, więc oczywiście spokojnie sobie SU poradzi. Ale na chwilę drony były wyciągnięte, więc to jest jakaś tam minimalna strata. Będzie drobny plus dla innowacji za to, że będzie mieć szybciej ukończone ulepszenia. Nie będzie to wielkie, ale może być znaczące. Overlord zniszczony. Oczywiście trzeba zabarykadować każde przejście dla zerglingów i banelingów przeciwnika. No ten Helion, nie mam pojęcia jak został kliknięty na minerały, ale został kliknięty. Siedem Bane'ów. No i Motalicki to jest na pewno nie najgorszy pomysł. Ale Innovation akurat wychodzi na mapę, licząc, że pewnie na dole będzie ekspansja. Ta ekspansja jest w innym miejscu. Co on nie zauważył? A myślałem, że jak tutaj wjechał, to zauważył. Suza ekspował w zupełnie innym miejscu. Innovation tego nie wie i zaraz za to ostro zapłaci. Uła. No to nie poszło chyba. No i teraz może jakiś drop? No nie wiem, w sumie nie wiem co on zrobi. A, i tak tutaj będzie podchodzić, okej, okay, no ale to tu są Bane'y. Niebawem będzie też prędkość do Bane'ów. Innovation musi zrobić wielką robotę, Motaliski powracają, chociaż przez Turreta. No i teraz trzeba czas się wycofać, tak, nie może tutaj absolutnie walczyć. 7 SCV ubitych, o, też kilka Overlordów stracił SU, jest na bloku. 2-2 ruszyło dla obu zawodników praktycznie w tym samym momencie. No i pojawiają się tory. Wydaje mi się, że właśnie tak do 10 minuty SU jest bardzo silny. Tutaj też świetnie się wydronował. Natomiast pamiętajmy, że jedna bitwa i może być już po wszystkim. Uła! No i trochę Innovation nie ogarnął, co się dzieje. Jest tutaj sporo biomasy. Czołgi, nie wiem czy w ogóle raz czy dwa strzelą. Ej, daje radę Innovation! Wow, okej, ale są kolejne Bane'y. Nie ma takiego łatwego atakowania. Myślałem, że to będzie dużo gorsza bitwa. Czy Indy musi płacić alimenty, jeżeli jego syn gra z Ergiem? Alimenty na syna? Na dziecko? Da się tak zrobić w ogóle? Istnieje takie coś? Bo wiem, że czasami dzieci muszą na rodziców płacić alimenty. No to jest komedia. Jasne, doktor Drager, jak masz jakieś pytania z zakresu prawa, to na pewno ja się znam na prawie, jak na języku fińskim, pomogę. A, jak nie mają 18 lat, okej. Okay. Wielka armia Innovation już wychodzi na mapę, oczywiście obaj zawodnicy kończą 2-2. No i teraz 3-3 w sumie powinno wystartować w obozie trańskim. SU będzie mieć te 3-3 o wiele później. No ale widzę, że przed tym rozegra się spora bitwa. Pamiętajmy, że tu z tyłu są skały, więc może nie tak. O nie, czemu SU nie zrobił flanki od dołu? Dopiero teraz dobiega. Oj, trochę późnawo. No ale może i tak będzie to wystarczająco. Ale SU zahachmęcił. No i proszę, to jest zupełnie inny gracz niż na Dreama. I teraz nagle Innovation się wydaje słaby. Ła, no to będzie chyba koniec. Taka miazgunia. No i tutaj SCV padają, których Innovation nie wycofuje.
A widać, że się już mleko rozlało, Zerk się wylał. Tu jest to wiele lepsze w standardowej rozgrywce. Z Dreamem te gry były takie no trochę cudaczne. Ciekawe czy to 3-3 ruszy, coraz więcej mutalisków. No i GG. Odklepuje Innovation. Kolejna mapa to Blackburn. Dolnym lewym SUV, dolnym prawym Innovation. Ogromna mapa. Myślę, że jest duży potencjał na makro grę. Dużo pól spowalniających. Przede wszystkim przy głównych bazach tutaj są takie trzy pola. No i tutaj też jest miejsce dla Reapera, żeby wskoczyć. No nie sądzę, żeby gra się szybko skończyła właśnie dzięki wielkości mapy, ale tak patrząc właśnie na nią, to mamy tutaj... Nie no, sporo jest baz. A, tutaj jest w ogóle, tutaj są skałki prowadzące do tej bazy na dole. Aha. Nie ma żadnej Xelnagi. No ciekawe jak w ogóle będą ekspować, czy bardziej w górę pójdzie SU? No, po swojej stronie oczywiście tutaj w górę. Natomiast Innovation może pójdzie tutaj trzecią i co ciekawe tutaj czwartą, no bo czemu by nie? Czemu by się nie zbliżać do rywala troszkę? A potem będzie ekspować w górną stronę mapy. Czy nie lepiej przemóc się i kupić maść na hemoroidy niż stać cały czas? Ale mi się naprawdę lepiej stoi i komentuje, niż siedzi i komentuje. Naprawdę, niektórzy... O co tu się dzieje w ogóle? Co ja widzę, ty? Jaki tu jest w ogóle demon? Su. Su demon. I to robi oczywiście tak ekspansję, że nie ma dostępu do asymilatorów. O kurde. No, ciekawe, czy brak trzeciej bazy wzbudzi podejrzenia w obozie terrańskim. Czy on w ogóle zwrócił uwagę, czy ta trzecia baza jest, czy jej nie ma. A jeżeli jest, to gdzie jest? Bo my wiemy, gdzie jest. Na 12 też jest zwykła baza bez skałek. Są tylko pola spowalniające. No dobrze. Co oczywiście tak wychodzi królową, że... Nie wiadomo. Czy ta trzecia baza będzie, czy nie będzie? To jest mega ciekawe. Co tu się zdarzy? Póki co wszystko u Zerga wygląda zwyczajnie. On i tak on postawi tę trzecią bazę! No, nie wierzę. Okej, on robi szybkie cztery bazy. Jaki wariat. Okej. No i oczywiście na górze powinien robić dronki. Ja myślę, że tej haczerki SU może nie przepisać pod żaden skrót klawiszowy, chyba że jakiś totalnie osobny. Bo jednak niedobrze, jakby jakieś jednostki przebiegały z góry i Innovation dowiedziałby się właśnie o tej haczerii. Ale to jest nietypowe w ogóle. No dobra, Innovation zagra Cloak Banshee najprawdopodobniej, no chyba że po prostu Banshee z niewidzialności, samą Banshee bez niewidzialności. Trzecia baza oczywiście zakończona, ale to jest coś pięknego. Jak zabierze Innovation minerały zawczasu, to już nigdy ich teraz nie zbierze. No i może dzięki temu wygra długą rozgrywkę, zobaczymy. Przed chwilą jeszcze Reaper padł, czy Reaper cokolwiek zrobił? Nie, no jeden Cryptomor był zniszczony. Steampack już grany, trzecia baza wyląduje jeszcze prędzej niż na poprzedniej mapie i to jednak na górze. Co już zabiera mu złoto. To będzie mieć dużo więcej pieniędzy Zerk niż zwyczajnie. No wykorzystuje do granic możliwości SU to, że Innovation tak lubi zagrać trzecią bazę i po prostu jest jeszcze bardziej zachłanny. Doskonale to jest grane.
No nie ma takiej opcji, żeby chyba Innovation tu poleciał, bo po co miałby to robić? Swoją drogą Banshee przyleciała, no trochę poatakowała. Trzy drony, show nie było. To jest jakiś mem ta gra. Innovation, gdyby tutaj kiedykolwiek zajrzał, to na pewno już byłby pełen podejrzeń. To są tylko dwie drony zbierające. Na tym etapie powinno być ich dużo więcej, więc albo rywal ostro atakuje, albo gdzieś jest ukryta baza. Ale on siedzi u siebie, on nigdy się nie wynurzył. Nigdzie nie jeździ, to też jest jakieś podejrzane. No dwa zerglingi tak sobie oprzyjechały. Zaraz on mu zbierze to złoto. O! Jest niebezpiecznie blisko Innovation. No ale nie ma chyba po co tu jechać. Może zauważy biomasę przejeżdżając. No, albo nie zauważy. Mimo wszystko Innovation gra piechotę. Su jest mistrzem, odblokowuje sobie te złote minerały, żeby potem móc flankować. Też jednostkami takie manewry są do zrobienia. No i jak gdyby nigdy nic, teren wychodzi. Będzie komedia, jeżeli Innovation i tak wygra. Z dobrym timingiem. Su oczywiście też robi makro haczerkę, ale chyba tylko jedną, no i tutaj, że niby czwarta baza, ale ona jest zbyt późna, żeby ją traktować jako zwyczajną czwartą bazę, moim zdaniem. On dalej nie wie. On absolutnie nie wie. Już robione bejny, już nawet kilka z nich masu. O! O! Widzi! Niby widzi! Ale czy zauważył? Może pomyśli, że to jakiś Overlord. No nie no, czegoś takiego to może nie zauważyć. Troszkę błota. Przychód Su oczywiście jest większy. O, idzie tu Merin chyba na górę. Tak, idzie Franek, tu jest baza, zergowie. No i teraz tyle biomasy widzi na minimapie, że chyba powinien ogarnąć, że coś jest nie tak. No już tego, to już się da zauważyć, chociaż to też czasami może umknąć uwadze. Jezu, nie, no chodzi dookoła i bazy nie widać. Skały niszczone na środku. Już nawet przybiega Su swoimi lingami. Ja się Innovation wkurzy, że mu minerały zabrali. O, i teraz będzie widać. Teraz, tak, proszę pana. Tu jest baza. Oj, drony już zabiera Su, bo wie, że raczej się rywal połapał, ale zobaczcie, ile on tu wybrał, jak mu skubnął po złocie. Będzie przewaga w ulepszeniach na korzyść terana, to też dość interesujące. Co zrobi Zerg z tym fantem? Czy jakiś kontratak? Nie, chyba nie. Limity przepotężne mają, ponad 170, jeszcze 9 minuty nie ma. Tory. Fajnie można atakować na tych rampach. Innovation, pomimo tego, że jest na creepie, to nawet jakoś mocno nie zwalnia. No i teraz można... Ej, właśnie, Su pewnie przez tę mapę zaekspował po stronie mapy przeciwnika, bo tutaj ciężko czwartą jest utrzymać. Mega ciężko, no może tutaj, ale to też w kierunku rywala czasami słabo zakładać bazy. No i zobaczmy, już zergowie podchodzą. 2-2 zakończone u Terrana, to jest najgorszy moment dla Su, żeby się bić. Chociaż, no jeżeli będzie błąd w Micro Innovation, to można jeszcze oczywiście tak się bić. O, Innovation, okej, okay. Wycofuje trochę piechotę. Nie ma jeszcze 2-2 u Zerga, natomiast 3-3 u Terrana wystartowało.
Czemu on tych liberatorów nie rozstawia? Nie mam pojęcia. Okej, czas na steampack. Ajajaj, on nie ma w ogóle żadnych wybuchów, żeby skontrować Bane. O, ale teraz same lingi pozostały. Nie, jeszcze jest kilka Bane'ów, boże, to taka chmara leci, że nie do odgadnięcia i dopiero teraz kończą się ulepszenia. Może Suto ogarnął, może Suto zauważył. Ale innovation, aktywacja. Chodzi tą swoją kulą. No i czeka, aż biomasa zniknie. Biomasa zniknęła, można podejść bliżej. Świetnie, liberatory w połączeniu z torami atakują. W sumie z jednym torem. No i innovation teraz znowu zaczyna mikrować. Suma, całkiem sporo jednostek. Oj, ciężko, ciężko będzie, panie Terran. Chyba to wygrać. Dużo Bane'ów, dużo lingów. Ładne mikro obu zawodników. No ale ostatecznie jeszcze trochę piechoty dobiega. No i powiedzmy, że daje sobie radę Su. Niemałym kosztem. Innovation będzie zbierać te wybrakowane minerały, no ale to i tak jest dobra decyzja. I tak tego tu jeszcze trochę zostało, zwłaszcza te trzy złoża mają ponad 1000 jeszcze surowca. Dziwna jest ta kompozycja Innovation, bo on robi liberatory, tory, ale min żadnych. No, chociaż maraudery jeszcze się pojawiają, to jest niebanalne. No na pewno z 3-3 będzie mega mocny Innovation. No i też jego armia jest dość mobilna. Otwiera sobie dostęp do kolejnego miejsca Terran. Tutaj mogłaby być w sumie ekspansja. No i taka mała zaczepka na środku. Cały czas z inicjatywą Terran. Su chyba myśli o tym, żeby tu zawalczyć. Kolejne liberatory dolatują, łącznie są już 4. Innovation z większym limitem, ale jeszcze bez 3-3. To jest dobry moment dla Su, żeby może spróbować się wymienić. Na pewno nie może jakoś mega długo zwlekać, ale chyba i tak tak zrobi. I tak tak będzie oczekiwać. O, na kontrę? Nie, chyba jednak nie na kontrę. Będzie walka. Bardzo dużo marauderów, ale one może trochę być zbyt mocno skupione są w tym momencie. Jezu, ile tutaj piechoty jeszcze żyje, żyje, mikruje. Może wystrzela te Bane'y. Uja, trafił w jednego Bane'a nawet. Ale tu jeszcze jest więcej. No i Su przepycha innowacje. Tory podnoszone, wszystko podnoszone. Bardzo ładne mikro. No i teraz już 3-3 ma Terran. Zerk oczywiście goni z ulepszeniami. No i chyba zaczyna myśleć o jakiejś kolejnej technologii Su. Bo jak wiemy, jak zostanie na tej obecnej, to może się to dla niego bardzo źle skończyć. Znowu atakowane są te mineralne. Złote wręcz drony, można powiedzieć. Nie ma jak zbierać. Świetne przechwycenie jednego z torów. Chociaż tor tak długo żyje, że to ja nie wiem, czy kto tutaj na tym lepiej skorzysta. No i chyba haczerka może nawet paść. Chociaż Innovation widzę, że ją olewa z jakiegoś powodu. Tutaj liberator wyłączył wydobycie. No Su trochę cierpi właśnie w tym aspekcie. O, i teraz chyba musi uciekać Innovation. Wszystko podnieść i się ewakuować. Ależ są aktywni, są agresywni. No i teraz flanka z Bane'ów. Świetne przyspieszenie, dobry steampack. A! Zbliża się przeciwnik. No i w sumie Innovation teraz chyba trochę będzie kajtować, ale to jest wszystko na ostrzu noża, cały czas rozgrywane. No i teraz oczywiście dalsze szpagaty Terrana. Uuu, ale się zgiął. Koniec końców limity porównywalne. No ale Innovation ma kolejną bazę. Jak pamiętamy, Su się lubi kopać z koniem. A to się niekoniecznie dobrze kończy. Terran jak ekspował, tak ekspuje dalej, ale ta baza. O Jezu, jakie to było złe. Jakie to było koszmarne dla Terrana. No jeszcze Innovation normalnie by tutaj sobie dłuższą chwilę zbierał i miałby naprawdę dużo kasy. Czemu ta baza nie została dobita? Strzelał, miał czym strzelać. No nie no, bez przesady. Chociaż dobrze, że próbuje wykorzystać swoje koruptory w jakiś inny sposób Su. No i tu będzie próba zajęcia kolejnej bazy. No już na inną za bardzo nie ma co liczyć. Z jednej strony duża mapa, ale może dostęp do wielu baz nie jest taki znowu prosty. Już zostało otworzone to przejście.
i można wbiegać lingami czy bainami. 80 SCV, prawie ma innovation, tyle samo zbieracze SU. No i kolejna bitwa. Dopiero są dodawane pierwsze czołgi. No jakieś obrażenia obszarowe będą bardzo przydatne na tak skupione jednostki, aż się dziwię, że nie są robione miny. Kompletnie nie rozumiem. No ale gra jak gra. Też jakiś latający medivac. No i powolutku Innovation przymierza się do ataków. To samo miejsce co do tej pory. No trzeba wyłączać te bazy zerga, albo przynajmniej wydobycie na chwilę. Kolejne czołgi grane przez Terrana. No i teraz wielki atak, wielka bitwa. Potężne, potężne legiony. Ale teraz co te Bane'y zrobiły? Jezu, no zważywiły, ale będzie kolejna fala. Okej, Innovation sobie radzi, 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 ale za chwilę Bane'y wymikruje, czy nie? Może jakoś się wyklika? Nie, nie będzie próbować. Zaczeka na posiłki, zaczeka na Maraudery. No i teraz oczywiście pójdzie Innovation za ciosem. No i to jest to, o czym mówiłem. Su, jak jest dłuższa gra, on walczy, ale to jest walka niezbyt równa. Chyba poleci kontratak w górny prawy róg, gdzie jest nowa baza. Ale idzie też kilka jednostek terrańskich. Chyba zauważył ten przelot Terran. No i oczywiście gra już turety. Tak jest, jeszcze trochę pogonił przeciwnika. Su nie ma za dużego limitu, ale zaczyna dodawać infestory oraz ultraliski. Jeszcze zakopywanie. Nagle Su widzę, że zaczęło zależeć. Zmienia technologię, zmienia wszystko. No, wygrana jest jak najbardziej w zasięgu, ale póki co przewaga po stronie Innovation. Już gotowy na przyjęcie ultralisków. Będzie mieć kilka czołgów. Liberatory, Maraudery, zasięg do Liberatorów też oczywiście jest grany. Znowu Koruptory lecą na kontra, ale co tu niby mają kontratakować? O, i świetne przejście. A, i przelot głównym orbitalem. Orbital w polu spowalniającym. Budynki też to zwalnia, jak widzimy. No i czas zobaczyć kolejną batalię. Od tyłu też spróbuje Su zaatakować. Trochę Terran stoi w tych właśnie polach niekorzystnych. O, nie, to jest kontratak na produkcję. O, wow. No, to będzie mega ciekawe. Spore wybuchy, ale no nie, brakuje Bane'ów. O, jak świetnie czołgi wystrzelały Bane'y. No i teraz piechota zrobi. Być może nawet kończące obrażenia. Stracił bazę Su, ale kolejne dziki wychodzą z jajek. No, musi się obronić Innovation w swojej bazie. To może zwolnić tempo rozgrywki, to nie będzie wcale takie złe. Bo wydobycie cały czas jest mocne. No i finalnie się obroni, jeszcze tych kilka zerglingów trzeba zniszczyć. Tymczasem Koruptory, ach, tutaj ile move jest. No świetnie byłoby opluć tę bazę, ale chyba zdąży dobiec z piechotą. No widać, że walczyć, walka będzie zacięta. SCV od razu będą reperowały orbitala. Mu jeszcze chwilę pozbierają. Panie, jeszcze doniosę. Oj, chyba tak, piechota wjeżdża cała na biało. Można tutaj nawet czołgi na górze poustawiać, do których kompletnie nie ma podejścia Su. Nie ma Broodlordów. Ej, no faktycznie, on by tutaj mógł czołg albo dwa zostawić. No ale to jest jakby nowe poznanie tej mapy. I jeszcze nie do końca wszystkie pozycje zostały przez graczy odkryte. O, czołgi trochę późno się rozkładają, ale dobra salwa w Bane'y. Piechoty jeszcze jest troszeczkę, ghosty dokładają snajpy, świetnie ultraliski to spychają. No nie wierzę, że Su jeszcze to może jakoś przepchnie. Ależ to jest bestia. Nie jest planetarka nawet reperowana. Jest kilka infestorów cały czas z energią. To wszystko może bardzo ładnie dobić innowację, który ma teraz bardzo niski limit. Większość tego limitu chyba jest w medivacach. No i proszę bardzo, Su, gdy gra z Innovation, to nagle odkrywa, że są ultry, są infestory. Można zagrać dużo lepiej niż na innych graczy. No i dokładnie, już chyba nie ma żadnej szansy Terran. Świetny Fangal na wszystko w sumie, co ma Terran. ...51 SCV już padło. Innovation się mimo wszystko nie poddaje.
No dziki to są jednak pancerne jednostki. Znak zapytania. No i miazgunia. Coś napisał jeszcze po koreańsku na odchodny. Może ponarzekał trochę na zergów. No, ale to przejęcie złotej bazy, coś pięknego. To mogło też oczywiście stanowić o zwycięstwie zerga, bo potem Innovation miał dużo mniej pieniędzy przez to. Co napisał? No też bym chciał wiedzieć. 2-0, no proszę.